Cześć, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj pokażę Wam jakby drugą część filmu z kolekcją Mandala. To jest letnia kolekcja kosmetyków z Glam Shopu, ale na pewno o tym doskonale wiecie. I dzisiaj chciałam Wam pokazać paletę Totalny Blask Nude, która wygląda w ten sposób. Jedną muszę szczerze przyznać, opakowanie bardzo na plus, bardzo ładne. Z jednej strony skromne, ale złote, nie? Jak to było? Nie, złote, ale skromne. Także mnie się bardzo podoba. Ale tak wygląda paleta w środku. Też bardzo ładnie. Z tyłu też ma ten sam wzór. I w środku jest lustereczko i wygląda tak. Ja tych cieni już dotykałam, także już jakieś takie pierwsze wrażenie, pierwsze myśli, przemyślenia na ten temat mam. Ale to za chwilę, a na razie zapraszam Was na swatche tej palety.
Okej, moi drodzy, widzieliście Swatcha. Ja, jak widzicie, mam już częściowo makijaż twarzy zrobiony, mam pomalowane brwi, wszystkie produkty, których użyłam, będziecie mieć w opisie na dole. Tak wygląda paleta. Już wam przed chwilą, jak jeszcze byłam w sutce, co nieco o niej powiedziałam, natomiast... No, zobaczymy zaraz, jak będzie wyglądać w akcji i jak sobie zrobię makijaż. Tak myślałam, szczerze mówiąc, że zrobię sobie makijaż tylko tą paletą. Ale chyba jednak nie zdecyduję się na same błyski i użyję sobie też dzisiaj palety Totalny Matte Nude, też z kolekcji Mandala, którą pokazywałam Wam w poprzednim filmie, także jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to zapraszam do tamtego filmu. I tak ta paletka wygląda. Także myślę, że póki jeszcze nie mam różu, bronzera i tak dalej, to najpierw sobie zrobię oczy. Na oczach mam odrobinę korektora właśnie z Glam Shopu. Także dzisiaj będę sobie na korektorze malowała i zaraz sobie jakiś pędzelek znajdę. Dobrze, może ten. I zacznę od jasnego cienia, właściwie od dwóch jasnych cieni z palety Totalny Matte. I wezmę sobie cień Venus oraz diagram i sobie je pomieszam, bo jeden jest taki prawie biały, a drugi jest bardziej taki kremowy. I nałożę sobie ten cień, a właściwie tą mieszankę pod łuki brwiowe, tylko może się do Was troszeczkę przybliżę. Tym samym pędzlem sięgnę sobie po cień Energia, który jest tutaj. On jest taki troszkę bardziej, no, chłodno-neutralny brąz. Przynajmniej tak w palecie wygląda. No a na powiece u mnie już wygląda jednak dość ciepło. Wygląda w palecie, a tak na powiece. Także no cieplej te cienie wypadają, przynajmniej ten na mojej powiece. I nakładam sobie w załamanie. Jak widzicie, pigmentacja tutaj jest naprawdę spoko. Nie jest za mocna, ale jest spoko. Też się dobrze blendują te cienie. Sięgam sobie po mniejszy pędzelek i nałożę sobie teraz cień. Może ten centralny, który jest w centrum palety. I nałożę sobie go tu. I też mam wrażenie, że zdecydowanie cieplej wypada na powiece. Nie wiem, czy to mówiłam w poprzednim filmie, ale tak mi się wydaje, że trochę cieplej ten cień też wypada. Może go Wam tak pokażę. To jest ten cień. Tu widzicie, jak wygląda na oku, nie? Tu i tu. Dajcie znać, czy Wam się też tak wydaje. Jak coś, to nie mam dzisiaj przypudrowanej powieki, także nakładam na, no, lekko zastygnięty korektor cienie, ale dobrze, dobrze jak na razie się nakładają. Wracam do pędzla, którym nakładałam cień Energia. Nie dobieram na razie tego cienia, tylko sobie tutaj blenduję delikatnie. No, jedno muszę przyznać, że te cienie naprawdę dobrze się łączą. Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o tą matową paletę, to tyle. I teraz użyję sobie cieni z tej błyszczącej palety. I tak całkiem szczerze, no to przemawiają do mnie głównie te trzy pierwsze górne cienie. I jeszcze ten bliźniaczy płomień, a ten dolny rząd i te cienie tutaj, no nie bardzo jakoś do mnie przemawiają. Także chyba sobie użyję po prostu tych cieni, które mi się podobają. Oraz cienia trzecie oko, bo ten mi się przyda tutaj do zewnętrznego kącika. Także ten sobie nałożę w zewnętrznym kąciku właśnie. Dobrze, także biorę cień trzecie oko, czyli taki jakby orzechowy brąz. I sobie go tutaj nakładam na zewnętrzny kącik. Tam, gdzie po prostu nakładałam wcześniej ten matowy, ciemny cień. Tam sobie dokładam teraz tego. O, i troszkę mi się osypało. Jak widzicie, nakładam cień takim dość puchatym pędzelkiem, już Wam pokażę. O, to jest pędzelek Sakura J850.
No, dość całkiem spoko się ten cień przenosi, także w porządku. W ogóle mam do Was pytanie, czy ktoś z Was robił sobie korekcję laserową wzroku? Bo zastanawiam się nad tym. Może na to uzbieram sobie pieniądze i sobie zaszaleję i zrobię, bo szczerze mówiąc, coraz gorzej jest. A na przykład malowanie nie sprawia mi już takiej łatwości, że tak to określę. Ciężko mi się maluje, szczególnie jak zamykam to oko. I tak się zastanawiałam, jakby na ile to jest bezpieczne, jak to wygląda, i chciałabym usłyszeć kogoś zdanie, kto miał z tym faktycznie do czynienia, a nie tylko wiecie, gdzieś tam to, co nam no, ośrodki, które się tym zajmują, mówią. Także jeżeli ktoś z Was to robił, to dajcie znać, napiszcie mi, jak to u Was wyglądało. I czy jesteście przede wszystkim zadowoleni z efektów? Może ktoś z Was też ma astygmatyzm i plusy? Jeżeli tak, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna właśnie za Wasze zdanie i Waszą opinię na ten temat. Teraz wracam sobie do pędzla, którym nakładałam cień w załamanie powieki i sobie tutaj delikatnie przeblenduję. Okej. Jeszcze wracam do tego pędzelka i tutaj sobie też jakby te granice troszeczkę bardziej rozetrę, żeby łatwiej było nałożyć tutaj kolejny cień. Powiem Wam tak, całkiem fajnie się ten cień tutaj przykleił, mimo tego, że używałam po pierwsze puchatego pędzla, a po drugie nie nakładałam specjalnie dodatkowej bazy. Czyli tutaj był tylko zastygnięty lekko już korektor z Glam Shopu, także no fajnie. Tutaj już od zewnętrznej strony nałożę sobie cień Świątynia i spróbuję go też pędzlem nałożyć, bo ten się całkiem fajnie pędzlem nałożył. Także mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Także znowu biorę taki, no, taki pędzelek, troszkę bardziej zbity. I właśnie nabiorę sobie cień Świątynia na ten pędzelek. Tym razem sobie go troszeczkę otrzepię. Tak to wygląda. Żeby nie mieć tak dużo tego cienia i zobaczymy, jak będzie wyglądał bez dodatkowej bazy. No i też Wam powiem, że i też całkiem fajnie się przenosi tutaj na powiekę i się przykleja. I tutaj widzę, że też przejście jest fajne, bo szczerze ja nie widzę granicy tych cieni. Także fajnie, dokładam sobie jeszcze troszkę. Wróciłam sobie do cienia Wenus i nakładam sobie go tu na dolną powiekę. W ogóle to dzisiaj siedzę bez klimatyzacji, bo pod ostatnimi filmami miałam komentarze właśnie, że no niestety, ale słychać to mocno i że on to przeszkadza, także mam nadzieję, że się nie ugotuje. I że będzie Wam się bardziej podobał dźwięk, bo jednak niestety nie jestem w stanie tego tak odszumić, jakbym chciała. Sięgam po Glam Glue i nałożę sobie go po prostu na dłoń, bo nie chcę sobie ubrudzić. I takim małym języczkowym pędzelkiem, to jest właściwie pędzelek do ust, ale nałożę sobie właśnie Glam Glue. Tu od wewnętrznej strony, na dolnej powiece. Jednej z drugiej strony. I tutaj na wewnętrzny kącik też sobie troszkę nałożę. Niech sobie ten glam go troszeczkę przeschnie, a ja sobie w międzyczasie takim bardzo rozczepierzonym pędzlem do pudru omiotę z tej okolicy pod oknem, żeby zdjąć to, co mi się osypało. No i na szczęście nie ma problemu z tym, żeby to zdjąć, także spoko. I tym samym pędzelkiem, którym nakładałam glam glue, nałożę sobie tylko teraz który dzień, bo chciałabym jeden z tych bardziej błyszczących. Mam takie złotko, złotko, złotko. A może medytację wezmę. Nabrała się całkiem fajnie na pędzel, także sobie ją teraz tutaj nałożę na dolną powiekę. Tym samym pędzelkiem sięgam sobie jeszcze po cień Świątynia, który nakładałam tutaj. I dołożę sobie go troszkę w wewnętrzny kącik. Użyję sobie dzisiaj też kredki do oczu z kolekcji Mandala i narysuję sobie tutaj delikatną kreskę
Gdzie jeszcze kratka będzie tutaj widać, ale chyba tak. Po prostu sobie troszeczkę nią przyciemnię linię rzęs. No ma bardzo ładny kolor, to muszę przyznać. Widzicie, linia rzęs jest przyciemniona, ale nie jest to tak mocno widoczne jak w przypadku czerni. Także też jest to fajny sposób, jeżeli nie lubicie mieć aż tak mocno zaznaczonej tutaj tej górnej linii rzęs. Ta kredka jest też niesamowicie miękka i naprawdę bardzo przyjemna. Jeżeli Wam się tylko kolor podoba, to myślę, że warto sobie ją kupić. Na linię wodną nałożę sobie też kredkę z Glam Shopu. W ogóle dzisiaj wszystko będzie z Glam Shopu. Kredkę z Glam Shopu to jest kredka Żelek Odświeżacz. Tak sobie pomyślałam, że sięgnę jeszcze jednak po ten cień, który tutaj nakładałam też zewnętrzny kącik, ten taki ciemny brąz błyszczący w odcieniu kocie oko. Wezmę go na sam czubeczek tego pędzla, tak odrobinkę tylko. Troszkę sobie rozmasuję na dłoni. I tutaj sobie połączę dolną powiekę, tą część błyszczącą z tą częścią matową. Myślę, że dzięki temu makijaż będzie wyglądał na bardziej dopracowany. Rzęsy już mam wytuszowane, teraz się od Was troszkę oddaliłam, bo będę malowała resztę twarzy też kosmetykami z kolekcji Mandala. I tutaj mam sypki puder rozświetlający złocisty, który Wam pokazywałam w poprzednim filmie i tam też było fajnie widać efekt, jak on mocno przyrzuca cerę, bo on faktycznie jest złocisty. Także jeżeli na przykład macie podkład, który nie jest dla Was odpowiedni kolorystycznie, w sensie jest za chłodny, to tym pudrem bardzo fajnie możecie sobie go troszkę ocieplić i sprawić, że po prostu będzie dla Was dobry. Ja tak mam na przykład z tym podkładem Oliwka 1, bo w poprzednim filmie użyłam, przepraszam, Oliwka 0. Użyłam Oliwki 0 i chyba Wanilia 0. Tak? No i właśnie zrobiłam sobie taki miks i okazał się ten miks dla mnie za jasny i za chłodny. No i właśnie po użyciu tego pudru wszystko się jakby zgrało fajnie z moim ciałem. Także jeżeli macie taki problem z podkładem, a na przykład lubicie podkład, nie chcecie go sprzedawać czy tam wyrzucać, to właśnie taki puder, który ma lekko złoty czy tam taki bardziej żółty kolor może Wam pomóc. Ja sobie troszkę tego pudru nałożę, chociaż już mam przypudrowaną twarz, ale tak czy siak sobie go nałożę troszkę tutaj na policzki, na boki. I tutaj na boki czoła, na środek też, ale odrobinkę tylko, bo nie chcę mieć środka czoła zbyt mocno rozświetlonego. No i myślę, że to chyba widać, nie? Chyba widać ten efekt, jaki ten puder daje. Teraz przejdę sobie do bronzera, który wygląda tak. I on jest naprawdę duży, tutaj jest spora pojemność, już Wam mówię ile, 20 gramów produktu, także naprawdę dużo. Myślę, że taki bronzer zużyć to nie będzie łatwo. Mamy tutaj też lusterko w środku i bronzer wygląda tak. On ma lekko satynowe wykończenie, wydaje się być bardzo ciemny tutaj w opakowaniu, natomiast on się mocno nie pyli, nie nabiera się go jakoś bardzo dużo na pędzel i on nie ma bardzo mocnego pigmentu, dzięki czemu nie trzeba się go obawiać. Ja dzisiaj ogólnie na twarzy mam podkład jasny, bo Vanilla 1, korektor, ten najjaśniejszy chyba też jedynkę. Także widzicie, mimo tego, że mam takie jasne produkty na twarzy, no to tutaj ten bronzer wygląda całkiem fajnie i no nie narobiłam sobie plam. Jest bardzo przyjemny, muszę przyznać. Szczerze, jeżeli chodzi o efekt rozświetlenia, to ja tutaj jakoś bardzo go nie widzę. Nie jest to jakoś mocno rozświetlający, o może tak to określę, bronzer, ale lekko satynowe wykończenie posiada. Teraz przejdę sobie do różu rozświetlacza, który pokażę Wam tylko w ten sposób, bo niestety, ale przyszedł cały połamany w przesyłce. Nie wiem, czy kurier rzucał paczką, czy co się stało, ale no wszystko się z niego wysypuje, muszę sobie naprawić, jeszcze tego nie zrobiłam.
I nabiorę sobie go pędzelkiem i właśnie potraktuję go jako taki róż rozświetlający. I myślę, że właśnie dla jasnych karnacji, no to zdecydowanie będzie to róż rozświetlający, delikatny, bo delikatny, ale róż rozświetlający. Natomiast dla ciemniejszych karnacji będzie to po prostu fajny rozświetlacz. Czy właśnie dla bardziej opalonej cery. Także myślę, że tutaj nazwa jest adekwatna. Róż rozświetlacz jak najbardziej pasuje. No i oczywiście musicie pamiętać o tym, że jeżeli macie jakiekolwiek niedoskonałości, tak jak ja tutaj mam jakieś krosteczki i tak dalej na twarzy, no to wszelakie rozświetlające produkty będą te krosteczki niestety podkreślać. Także jeżeli właśnie nie chcecie sobie podkreślić niedoskonałości, jakiś tam nie czujecie się pewnie, no to po prostu nie kupujcie sobie takich rozświetlających produktów, bo to nie ma większego sensu. Albo no, nakładajcie je tylko tam, gdzie macie, wiecie, ładną, gładką skórę. Chociaż mnie osobiście to jakoś bardzo nie przeszkadza, także... No, ale tak wam tylko mówię, nie? Że jeżeli wam to przeszkadza, no to takie rozświetlające produkty to raczej nie będą dla was. Pokażę wam jeszcze takim grubym swatchem na dłoni, jak to wygląda, o. Taka jest baza. No i tak się to mieni. Także no ładnie to wygląda, tylko żeby właśnie uzyskać taki mocny kolor, to naprawdę trzeba go dużo nałożyć, tego róża rozświetlacza. Nie wiem, czy u mnie to w ogóle widać, czy to jest jako róża rozświetlacz, ale... No, też sobie troszeczkę tu jakości policzkowe przyciągam. No i teraz rozświetlacz, który mi się też niestety połamał. Okej, okay. Też wam pokażę, jak on wygląda na palcu. I tutaj obok na dłoni. Tak, no widać, że on jest na przezroczystej bazie. Tutaj na dole to jest jakby co cienie. Tak wygląda rozświetlacz. Też jest bardzo ładny i właśnie myślę, że dla opalonych cer będzie fajnie wyglądał, ale dla jaśniejszych cer też będzie dobry, bo właśnie nie ma tej ciemnej bazy kolorystycznej. Zaraz sobie znajdę jakiś pędzel do rozświetlacza. Użyję takiego bardziej zbitego pędzla, to jest z Real Techniques akurat. Co prawda do różu, ale do rozświetlacza też może być. Nabieram go tyle, także no nie za dużo i nakładam sobie tu. O. No i oczywiście możecie tym rozświetlaczem uzyskać zarówno mocny efekt, jak i taki bardziej delikatny. Twarz mam już skończoną, więc spryskam się mgiełką z Glam Shopu, którą mam od niedawna. I powiem wam, że ładnie pachnie. I tak się ostatnio zastanawiałam, czym ona pachnie. I chyba pachnie tym pudrem pod oczy, który bardzo lubię. Jeżeli chodzi tutaj o atomizer, to jest bardzo fajny. W ogóle design też mi się podoba, także spoko. Bardzo spoko. I teraz co mi zostało jeszcze? Błyszczyki, nie? Chyba wszystko już pozostałe sobie użyłam. Błyszczyki, jak wyglądają solo na ustach, pokazywałam wam w poprzednim filmie, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają same, no to sobie tam zajrzyjcie. A ja dzisiaj sobie użyję, tylko nie wiem, którego z tych błyszczyków. Dobra, jeszcze nie wiem, ale wezmę sobie najpierw konturówkę, nałożę na usta. I to będzie konturówka Cielisty Róż, którą naprawdę bardzo lubię. Chyba sobie wezmę ten ciemniejszy błyszczyk, czyli to jest kolor Shiva. Dobrze, Shiva. I sobie go tutaj dołożę. Ładnie pachnie ten błyszczyk. Wyczuwam w nim delikatne drobinki. Bo on ma w sobie drobinki złote. I na sam troszeczkę wyczuwalne na ustach. Ale kolor jest ładny i fajne jest to, że ten błyszczyk się nie klei i mam też wrażenie, że działa nawilżająco na moje usta. Dobrze, kochani, tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba. Powiem wam całkiem szczerze, że makijaż oczu mi się bardzo podoba. Jest to prosty makijaż,
szybki i naprawdę wyszło ładnie. Tak jak Wam po swatchach mówiłam, to do tej palety tutaj błyszczącej to ja nie jestem do końca przekonana, bo mnie się te kolory za bardzo nie podobają. No, nie jest to moja ulubiona kolorystyka. Jest tu kilka cieni, które mi się naprawdę podobają. I ten cień też tutaj do nich właśnie dołączył, bo to, co widzę na moich powiekach, mi się po prostu podoba. Ale gdybym go w ten sposób nie użyła, to bym tego nie wiedziała. Także może bym się do tych cieni też przekonała. Chociaż one są dość chłodne, a ja nie przepadam za takimi chłodnymi, błyszczącymi cieniami po prostu. I ogólnie ciemnymi, błyszczącymi cieniami. Także dla mnie ta paleta byłaby optymalna, gdyby w sumie były te trzy cienie i te trzy cienie. O tutaj, czyli po prostu ta szóstka, gdyby była, to by dla mnie było optymalnie. Reszta mi nie jest potrzebna. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś z Was lubi taką kolorystykę, lubicie ciemne, błyszczące cienie, no to myślę, że ta paleta jakby jakościowo nie odstaje od innych, jest naprawdę fajna. Jest przede wszystkim bardzo estetyczna, ładna, mamy lusterko w środku. No i są to nudziakowe kolory, także dla osób, które właśnie lubią takie kolory, to myślę, że to będzie fajna propozycja. Dla mnie osobiście nie do końca, no ale wiadomo, każdy ma swoje preferencje, natomiast pracowało się tymi cieniami bardzo fajnie. Tak samo jeżeli chodzi o te matowe cienie, no to muszę tutaj przyznać, że bardzo fajnie mi się je budowało, nie osypały się. Też nie nakładałam ich za dużo, ale no wypadają też cieplej na powiece, takie mam wrażenie. Niż po prostu w opakowaniu. Tutaj już widać też ubytki w tych cieniach jasnych, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, może jak przybliżę, o tutaj w tym cieniu widać. Także one się pylą, te cienie, nie jakoś bardzo mocno, ale się pylą. Są dość lekko sprasowane, ale też nie mają jakiejś mega mocnej pigmentacji, łatwo się blendują i no ładnie wyglądają na powiece. Naprawdę muszę przyznać, czy mi się ten makijaż podoba. Także, no ale po więcej szczegółów zapraszam do poprzedniego filmu, jeżeli chodzi o tą paletę. Jeżeli chodzi o produkty do twarzy, no to już Wam w sumie wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Też zapraszam do poprzedniego filmu, jeżeli chcecie znać więcej szczegółów. No. I tyle, bo dzisiaj chodziło głównie właśnie o tą paletę błyszczącą, także jeżeli lubicie takie kolory, no to jakościowo mogę Wam polecić. Natomiast nie jest to do końca moja bajka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film swoim znajomym. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby Was tego typu filmy nie ominęły. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa, pa!